Słuchajcie tej historii. Przychodzę sobie koło sklepu z KFD, podbiega do mnie typ i się mnie pyta, czy chce najnowszy hydrolizat z KFD. Mówię, że jasny, że chcę. A on mi mówi, że da mi ten hydrolizat, jeśli da mu się podotykać za penisa. Mówię, jak podotykać za penisa? On normalnie. Podotykam, pomacam, poliżę. Ja pierdolę, co za typ. Chorzy ludzie na tym świecie, chorzy ludzie. Uważajcie na siebie, uważajcie na siebie. Czysty towar wjeżdża, bracie, mowa o hydrolizacie. Witajcie, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z cyklu Spowiedź. Znowu schowaliśmy się przed wiatrem, gdyż piździ, jest zimno, nie chcemy być chorzy i nagrywamy dla was na salce bokserskiej w Gym El Toro. W Sosnowcu, najpiękniejszym mieście na świecie. Dzisiejszy odcinek będzie zainspirowany jednym z ostatnich vlogów Grześka Wałgi. Tego właśnie rudego z brodą z Cieszyna, co tak się właśnie strasznie nie lubimy z nim. Krzysiek opowiadał o tym, że został wydymany przez tam jakąś klinikę i tak dalej, że tam mieli mu zrobić USG, za USG zapłacił, potem powiedzieli, że mu nie zrobią, bo nie umią, coś w tym stylu. Ci, którzy widzieli to, na pewno wiedzą o co chodzi. I właśnie to mnie zainspirowało do tego, żeby nagrać wam odcinek w podobnym klimacie, gdyż ja też użerałem się już przed laty i to wiele razy właśnie z naszą kochaną polską służbą zdrowia. Również zostałem wyruchany na pieniądze i właśnie wam teraz chcę opowiedzieć, jak to było, bo takich sytuacji było kilka, mianowicie. Pierwszy raz, nie wiem czy to będzie chronologicznie, ale akurat pierwsza historia, którą chciałem opowiedzieć, wtedy po raz pierwszy przekonałem się tak naprawdę na własnej skórze, że człowiek na sterydach czy bez, nie ma znaczenia, doprowadzony do kurwicy w sytuacji skrajnie absurdalnej jest gotowy, jest zdolny popełnić morderstwo. Tak. Tak się zaczyna. Niebezpiecznie i mrocznie, ale taka była sytuacja. Pamiętam, że miało to miejsce tam przed laty, kiedy właśnie załatwiłem sobie kręgosłup. Wtedy jeszcze ta moja wiedza na temat całej tam anatomii i tak dalej była w dupie. Ja latałem z złamanym kręgiem. Było to złamanie kompresyjne trzonu kręgu, które wyszło dopiero tam po latach na RTG. Myśląc, że mam albo prostownik naciągnięty, albo coś. Tylko który naciągnięty prostownik daje takie objawy bólowe? No nieważne, pojechałem sobie, miałem takiego fizjoterapeutę, który powiedział mi: Wojtek, jedź do szpitala, zrób sobie rentgen, bo tak przez skórę to ciężko powiedzieć, co to może być. To może być dysk, to może być tam parę innych rzeczy. Jedź sobie do szpitala, zrób sobie RTG i przyjedź, Wojtek, z tym RTG do mnie i ja ci wszystko powiem, co ci jest. I tak też postanowiłem zrobić. Tylko że problem polegał na tym, że to był 2012 chyba. Nie miałem wtedy ubezpieczenia, bo nie pracowałem nigdzie, ani nie byłem też zarejestrowany w urzędzie pracy, więc nie miałem świadczeń zdrowotnych i powiedziałem, że powiem normalnie tam na wejściu, że oni to i tak sprawdzą, no nie? Że mają tam w komputerze, jak się idzie na izbę przyjęć, to te kurwa kobitki w fartuszkach białych sprawdzają właśnie na kompie, czy tam delikwent jest, czy ma świadczenia zdrowotne, czy nie ma. Jak nie masz, drogi kolego, świadczeń zdrowotnych, a chcesz, żeby cię pan doktor obsłużył, to musisz zapłacić pieniądze. No i tak to właśnie wyglądało. Mówię, że nie mam ubezpieczenia, ale zapłacę. Potrzebuję koniecznie zrobić sobie rentgen, ponieważ mam swojego fachowca, swojego lekarza, który chciałby ten rentgen zobaczyć. Potrzebuję zrobić sobie u was rentgen i to zdjęcie rentgenowskie zawieźć mu do diagnozy, do oględzin. Dobrze, ale rentgen kosztuje 40 zł, nie? Mówię, stać mnie, kurwa.
Co prawda byłem wtedy strasznym głodupcem. Nie miałem wtedy w ogóle pieniędzy, no ale wiadomo, że trzeba było zrobić 4 dyszki. Poproszę. Ale wie pan, to jest tak, że jak pan chce iść na rentgen, to musi pana na nasz lekarz skierować. No to mówię, dobrze, to niech mnie skieruje, nie? Ale to musi być badanie lekarskie. No dobrze. Więc badanie lekarskie będę miał, pan doktor mnie obejrzy i wyśle mnie na rentgen. Czekałem na niego was 1,5 godziny. Pan doktor przyszedł, okazało się, że nawet to nie był ortopeda, tylko jakiś kurwa inny, nie wiem, znachor. Co się dzieje? No, mówię, boli mnie kręgosłup. A, to pewnie dlatego, że pan ma nadwagę i dlatego pana boli kręgosłup. Mówię, nie, dlatego, że dźwigałem ciężary i tam podnosiłem tyle i tyle, kurwa, i tam mi coś pykło. A kto panu kazał? Kto panu kazał? Mówię, chłopie, nikt mi nie kazał, potrzebuję tylko i wyłącznie zrobić sobie rentgena, zrobić sobie zdjęcie. Mam swojego lekarza, który oczekuje ode mnie zdjęcia RTG, także ja potrzebuję od was zdjęcie RTG i jadę do domu. I nadałem mu po prostu do zrozumienia, że nie chcę tam jego opinii i jego tam morałów. Dobrze, proszę się schylić. Boli? Boli. Proszę się wyprostować. Boli? Boli. No i tyle. Tak wyglądało badanie, które kosztuje, tam bodajże chyba wtedy kosztowało 5 dych. No jak to kurwa, ale ja mówię, że ja chciałem tylko rentgena, ja nie chciałem pana badania. No ale są takie procedury, że żeby pan dostał na rentgen wysłany, to muszę być ja muszę panu pierdolnąć pieczątkę, że pan może iść i pan może iść, nie? Nawet za pieniądze. Dobrze, mówię, chcę to mieć już z głowy, nie? Czyli już jestem winny szpitalowi 90 zł. Idziemy na rentgen, tak? Dostałem skierowanie na RTG, zadowolony, że w końcu mi zrobią zdjęcie. Też to trochę się doczekałem i pamiętam, że godzinę, półtorej czekałem też, także już miałem około 3 godzin w dupie. Zrobili mi zdjęcie, czekał na tą płytkę, przyszedł doktor tam za chyba 2 godziny, ja już śpiący, głodny, wkurwiony. Zapraszam pana. Dobra, wchodzimy. No i on mi mówi oczywiście, pan co, pan ma kręgosłup jak 100-letni człowiek. Pan kiedyś umrze. Pan ma zwyrodnienia. Pan ma to, pan ma tamto. Pan ma nadwagę, pan ma krzywy kręgosłup. Mówię, dobra, kurwa, chłopie, nie? Dobra, wiem co mam, wiem, że umrę i tak dalej. Poproszę dyskietkę tam z tym zdjęciem i jadę do domu. Dobrze, tam dał jakieś zalecenia swoje tego. Niech pan sobie odbierze dyskietkę u sióstr, u pielęgniarek, to wszystko. No i wychodzę, mówię, że pan doktor mnie do was przysłał celem właśnie odebrania dyskietki i tak dalej, nie? No tak, czyli pan miał u nas robiony rentgen i badanie lekarskie, czyli 40 zł plus 50 zł. Jak ktoś jest dobry z matematyki, to wie, że to razem jest 90 zł. 9 dych, zapłaciłem, dostałem paragon. To wszystko. Mówię, jak to wszystko? No ja mówię, ja potrzebuję dyskietkę. Potrzebuję dać dyskietkę, no nie? Jaką dyskietkę? No mówię, kurwa, Mario Bros, kurwa, na Nintendo. Dyskietkę z moim zdjęciem RTG. No ale jak to dyskietkę? Przecież pan miał badanie lekarskie. Mówię, tak, miałem badanie lekarskie, ale wasze badanie lekarskie mi jest potrzebne, kurwa, jak królikowi dzwonek. Ja mam swojego lekarza i potrzebuję mu pokazać rentgen, tak? Mówiłem to od samego początku, mówiłem to trzem osobom, mówiłem to pani koleżance, mówiłem to doktorowi. No ale pan tej dyskietki nie dostanie. Mówię, no, nie wiem, może widzą, że siedzę kurwa 5 godzin, może założyły się, że czy jak mnie wkurwią jeszcze bardziej, to komuś wybije zęby, czy wybije szybę, czy urwę drzwi. Nie wiem, o co chodziło. Miałem takie wrażenie, że tam ktoś sobie ze mnie kpi i ewidentnie ktoś się założył. Ktoś chce sprawdzić moją reakcję. Mówię. Proszę panią, mówię, nie mam ani siły, kurwa, ani ochoty na żarty. Jestem głodny, zły, zmęczony. Proszę mi dać dyskietkę i ja jadę, nie? No ale ja panu tłumaczę, że pan tej dyskietki nie otrzyma. Mówię, to proszę mi rozwinąć tą myśl.
No bo wie pan, bo ta maszyna, która jest tam, ta, tam do drukowania tych dyskietek, ta maszyna, która tam te dyskietki drukuje, ona się zepsuła. No jak pech to pech, kurwa, no nie? Akurat wtedy, kiedy ja potrzebuję, jak rzadko jeżdżę po szpitalach, tak przyjechałem, potrzebuję, żeby była sprawna i się zjebała dzisiaj, nie? Bo jak się zjebała? Przecież no, dopiero uzgodniałem tam z panią, że ja potrzebuję dyskietkę. Kiedy się zjebała? Dzisiaj się zjebała? A nie, to już chyba jakoś 2 godziny temu się zjebała. Czy tam 3. Ja tak sobie chwilę stoję, nic nie mówię i tak sobie filtruję. Zaraz, ja przychodzę do szpitala, mówię, że mam problem, potrzebuję zrobić sobie zdjęcie, żeby mieć dyskietkę, to jest słowo klucz, dyskietkę, żeby ją pokazać mojemu lekarzowi, a ta kurwa, wiedząc, że maszyna, która wydaje dyskietki, jest niesprawna, wiedząc, że mi tej dyskietki nie wyda, kasuje mi 40 zł, naciąga mnie na badanie lekarskie za 50 zł, każe mi pół dnia marnować, po czym i tak finałów tej dyskietki nie dostaje. O czym ona wiedziała od samego początku. Jak sobie to dokładnie przefiltrowałem w głowie, no to generalnie myślałem, że ją wyjmę z tego okienka i wyrwę krtań. Dostałem takiej kurwicy, że gdyby nie mój dobry przyjaciel, który tam wtedy był ze mną, to prawdopodobnie bym tam wymordował pół szpitala. Zacząłem wyzywać, zacząłem krzyczeć, zacząłem grozić. Jeszcze chciałem moje pieniądze z powrotem, bo przecież zrobili mnie w chuja. Zabrali mi 9 dych za usługę, której mi nie wykonali tak naprawdę. Znaczy wykonali, no, ale nie wykonali, tak? Zostałem wydymany. Jeszcze tam jakiś gościu w ogóle przybył, jakiś taki kurwa cieć, który tam pilnował tego całego, pożar się Boże, szpitala. Czeladzi pozdrawiam. Z takim wąsem, takiego wąsa jak Piłsudski. O co chodzi, o co chodzi, o co chodzi, kurwa. Tak jak gadał, to tak ten wąs tak mu latał jak ptak, nie? Mnie tam straszył policją. Jeszcze mało by on wcybał. Nie dostał. Po prostu zostałem wydymany jak przedszkolak. No finałów co, no kasę mi nie oddali. Zaczęli tam gdzieś dzwonić po policji, czy chuj gdzie. Stwierdziłem, że wolę to odpuścić, no finał zmordowałem pół dnia. Nie dostałem tego, co chciałem i jeszcze się musiałem wkurwić. Niepotrzebnie, także takie rzeczy się dzieją u nas w służbie zdrowia, że teraz zachowuję się jak stary hejter, który kurwa chodzi po przechodniach i tylko wyzywa na lekarzy, no ale taka prawda jest, że ten system u nas to jest po prostu upośledzony, kurwa. Każdy, kto tam raz lub więcej miał styczność z naszym polskim systemem, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to wie, jak to wygląda. Miałem kiedyś sytuację również w innym ciekawym miejscu pod tytułem szpital w Dąbrowie Górniczego szpitala, pamiętam. No, to wtedy sytuacja była hardkorowa, ponieważ ja wtedy zapierdalałem, można powiedzieć, w akordzie. Robiłem tyle klientów, ile się da. Nie miałem wtedy jeszcze tyle klientów online, bo jeszcze nie byłem taki sławny, jak teraz jestem. Więc miałem dużo klientów na miejscu. I stwierdziłem, że będę zarabiał, że muszę w jak najszybszym czasie zarobić jak najwięcej pieniędzy, gdyż chciałem sobie zafundować tą operację, którą miałem robioną, o której wiecie, a nie była ona tania. Więc zapierdalałem po prostu jak dziki osioł. Czy śnieg, czy mróz, czy chłód, czy ziom, czy chuj wie co, ja pracowałem i każdy klient, który przychodził, nikogo nie odrzucałem, brałem nawet leszczy, brałem nawet starych dziadków, brałem po prostu każdego, kto chciał przyjść na trening, żeby sobie zarobić jak najwięcej kasy. I również robiłem sam swoje treningi i któryś z moich szanownych klientów musiał mnie zarazić. No i dostałem jakieś tam grypy, czy tam czy przeziębiłem się po prostu. Przeziębiłem się, no i wiadomo, że przeziębienie nieleczone, jeszcze jak się chodzi po dworze, jak się trenuje, jak się obcuje z ludźmi, jak się przebywa w miejscach zagęszczonych obficie przez ludzi, to ta choroba się może nasilić. Ja tak przełożyłem z tym chyba 3 tygodnie. Tam się ratowałem jakimiś, kurwa, tam coldrexami, jakimiś takimi duperelami. No ale co z tego, jak to było wszystko niewyleżane w łóżku. A babcia zawsze mówiła, że grypę trzeba wyleżeć, no a to chuj. Ja zamiast wyleżeć, to ja wydźwigałem tą grypę. No i do tego doszło, że już zacząłem czuć się bardzo, bardzo źle. A byłem wtedy jeszcze, pamiętam, na pierwszy raz w życiu testowałem metkę na oleju, która jest, kurwa, za mocna. Naprawdę jest za mocna nawet dla mnie. I przez 2 czy 3 dni
od finału całej historii, po prostu nie byłem w stanie użyć. Tak się chujowo czułem. No, ale stwierdziłem, że w nocy stwierdziłem, że jednak coś trzeba zjeść, bo to tak być nie może. Kalorie mi spierdalają, masa mi ucieka. Zrobię sobie jajecznicę na smalcu, będzie w chuj kalorii. To będzie półpłynne, więc to będzie łatwiej zjeść. Czy nie, na maśle, jakoś tam wtedy wdupiłem pół kostki masła, parę jajek usmażyłem, zjadłem i w sekundzie, kiedy właśnie kończyłem przełykać ostatnie jajko, puściłem największego pawia w swoim życiu i w tym momencie poczułem ból w klatce piersiowej. Mówię, a zgaga, no nie? No ale kurwa, taka zgaga, jakby ktoś normalnie ci chłopie wziął i na klatce piersiowej stanął butem i dociskał z całej siły i ciśnie i godzinę i dwie i trzy i nie przechodził. Mówię, kurwa, może dostanę zawału serca. Cholera wie, taki byłem słaby, zmęczony, nie miałem siły się podnieść. Mówię, przecież nie jestem pizdą, bo nie będę po karetkę dzwonił, nie? No ale czuję, że mam tętno bardzo szybkie, że jestem strasznie słaby, ciężko mi się oddycha, czuję, że mam gorączkę. Piąta rano, boli coraz bardziej, mówię, kurwa, zadzwonię sobie na pogotowie. No i przyjechało pogotowie. Otwieram drzwi i trafiłem na takiego, kurwa, typowego Janusza z wąsem. To ja już wszystko wiem. Co pan taki spuchnięty, co pana pszczoje pogryzły? Mówię, tak, pszczoje pogryzły, nie, wchodźcie, nie? Chodzą do tego mieszkania, patrzą, białko stoi. To już nie jest to jedyny raz, kiedy miałem taką sytuację, że stoją odżywki. O proszę, proszę, proszę bardzo, to wszystko wiadomo, już wszystko. Pan na mnie musi nic mówić, proszę pana. Wszystko wiadomo, no nie? No i standardowo, że w tych odżywkach to są sterydy, że od sterydów się umiera, że pan ma na pewno serce przerośnięte i tak dalej. Mówię, kurwa, chłopie, nie? Jebnąłbym ci, co myślę, a nawet nie mam siły, nie? Róbcie swoje. Zrobili mi tam EKG, ściśnienie tego, no 225 na 165. Mówię, wie pan co, coś się musiało komuś popierdolić, bo z takim ciśnieniem to ludzie dostają wylewu. Niemożliwe to jest. Zmierzyli mi jeszcze raz, 225 na 165 ciśnienie. Pan bardzo możliwe, że miał zawał serca od tych odżywek, od tych sterydów, nie? Jeszcze pretensje miał do mnie znowu, to już któryś raz z rzędu, że o, pan taki wielki jest, ma na takie te kurwa rękawy, co tam ciśnienie się mierzy. Ja panu tego nie mam jak założyć, ja panu tego nie mam jak zmierzyć, nie? No, pewnie jakbym wiedział, że kurwa będzie taki problem, że się nie będę mieścił w ciśnieniomierz, to bym dzisiaj się tak i nawpierdalał tych sterydów, pan. Miałem tą rękę mniejszą, no. Ciśnienie mi zmierzyli, dali mi tam nitrogliceryny, chyba kurwa dawka dla konia, dali mi kaptopil. I ciśnienie mi zjechało na 110 chyba na 70. Myślałem, że umrę, jak macie taki zjazd ciśnienia z ponad 200 na prawie 100 skurczowego. Tragedia. Normalnie myślałem, że umrę. Mówię, dzwonię do starego, kurwa. Tata, umieram. Trzymaj się tam, nie? Pozdrów wszystkich. Myślałem, że kurwa zdechnę. Ale to jeszcze nie był koniec moich przygód. Jechałem sobie w karetce. Tam mieszkałem wtedy w Dąbrowie Górniczej, więc wiadomo, że karetka zawozi cię do szpitala, do którego przynależy jakby dzielnica, w której mieszkasz, nie? Jakoś tak to jest. Przywieźli mnie z podejrzeniem zawału serca. 5 albo 6 godzin czekałem, aż się zjawi się łaskawie jakiś kurwa szaman i mnie obejrzy. Co ciekawe, nawet tego dnia pamiętam, miałem jechać do Wrocławia, nagrywać filmy dla KFD, a nie pojechałem, bo się mało nie zeszłem. Szpital bardziej wyglądało jak jakiś, kurwa, nie wiem, obóz koncentracyjny. Pomieszczenia zamiast osobne, ten to normalnie była jedna sala, dyktami to było wszystko podzielone, takimi ścianami z dykty, żebym to ręką przejebał na wylot. 5 godzin czekałem, aż ktoś się zjawił, oczywiście parę razy się upomniałem. Lekarze normalnie chodzili po korytarzu, udawali, że nas nie widzą. Jakbyśmy byli duchami. Ja byłem tam, pamiętam, i była taka dziewczyna, która była jeszcze dłużej niż ja, bo ona tam siedziała już, jak ja przyjechałem, w zaawansowanej ciąży, która się kurwa zwijała z bólu i nikt się nią, kurde, nie interesował. Nikt się nią nie interesował. Po godzinie wstałem,
poszłem sobie do pielęgniarki i mówię, przepraszam bardzo, czy pani pamięta o nas ogólnie, czy zapomnieliście, że tutaj ludzie umierają? Siedzi i czeka, doktor będzie, to będzie, ja zrobiłam swoje. Co myślę, ty kurwo, nie? No dobra, no co, ona mi nie pomoże, nie? Ja 40 minut i ja czuję, że już się po ścianie osuwam, że ciężko mi się oddycha, idę jeszcze raz. Mówię, pani co, mówię, nie chciałbym być natrętny, mówię, ale się chujowo czuję, no nie? Czy zjawi się jakiś doktor dzisiaj, czy nie? Oni się zaraz będą zmieniać, tam zaraz ktoś powinien przyjść do pana, nie? Zajebiście, mówię. Ale widzę, że chodzi jeden, drugi, trzeci, chodzą w tych fartuchach, znawcy, kurwa, doktorzy i nikt się nie interesuje. Nie da, że kolejka była, po prostu, kurwa, nikt się nie interesował. Stwierdziłem, że następna osoba z personelu, która przejdzie koło mnie i się nie zainteresuje, to wstanę i przypierdolę. No i szedł sanitariusz. Szedł sobie sanitariusz, nasz tam, ci co jeżdżą karetką, ratownik medyczny. Wstałem i mówię jednemu, ale już nie miałem siły normalnie. Tylko go tak złapałem za rękę i nie wiem, co mówiłem, coś majaczyłem. Generalnie chodziło mi o to, że się źle czuję, że mu jebnę, że o co tu kurwa chodzi, gdzie jest lekarz. A on do mnie, o co panu chodzi? Czemu pan sobie nie usiądzie? Mówię, chłopie, umieram, kurwa. A czemu pan się nie położy? A mogę? No tak, nie powiedziała pana siostra? Tam są łóżka, nie? Kurwa, ja 3 godziny pana siedzę i czekam, aż ktoś mnie obsłuży. A tam jest, kurwa, łóżko, które jest wolne i tam się normalnie można jebnąć na tym łóżku. I na tym łóżku czekałem jeszcze chyba 2-2,5 godziny łącznie. Czekałem 5 godzin z hakiem, czy tam 6. Przechodzi pielęgniara jakaś. Jak tam? Jak na imprezie, nie? Jak tam? Mówię, w porządku, no trochę chujowo grają, mówię, ale w porządku, nie? Tak spojrzała na mnie, poszła. Może uwierzyła, kurwa, że ja coś słyszę, że jakąś muzykę słyszę i że może naćpany jestem, nie? I znowu, kurwa, pół godziny, nikt się nie interesuje mną. Kobietę przywieźli jakąś, nie? Kobietę przywieźli obok mnie, tam za dyktą. Tam słyszałem, że ją reanimują, no nie? Ją reanimują. Pamiętam, że usnąłem wtedy. Z wyczerpania. Budzę się, słyszę, wnuczka płacze, że babcia umarła. Mówi, ja pierdolę, ludzie umierają, tylko co, gdzie jestem, kurwa? Ludzie koło mnie umierają, zaraz to umrę. No, normalnie umrę, kurwa, i nie będę już dźwigał, nie? Czy jakiś lekarz, jak się pan czuje? Wie pan co, jestem przerażony, kurwa. Szczerze powiedziawszy, a dlaczego? No, tak spokojnie, jakby, dlaczego? No bo tam przez chwilę kobieta umarła, ja też się chujowo czuję, a nikt się do mnie nie interesuje. Spokojnie, pan spokojnie, wie pan jak to jest, no. Każdy kiedyś umrze, nie? Mnie tam chyba chciał pocieszyć. Zajebiście, mówię, nie? Tylko wie pan, ja mam jeszcze plany, kurwa. Co się dzieje? No mówię, ja myślę, że mi to pan powie, albo jakiś pana kolega. Co się dzieje? Opisałem mu sytuację. A było tyle tych sterydów brać? Mówię, tak, na pewno sterydów, kurwa. No i co? I potem mi zrobili echo serca, zmierzyli mi temperaturę, miałem 41 stopni z groszem. 41 stopni miałem, a ja chodziłem na siłownię, robiłem siady, robiłem jakieś tam ciągi, wiosłowania, inne ciężkie rzeczy. I jeszcze robiłem po 4-5 klientów dziennie. To też, kurwa, nic dziwnego, że no miałem jakiś tam stan przedzawałowy. Prawdopodobnie miałem zapalenie mięśnia sercowego i tak dalej. Byłem na granicy jakby... na granicy wyczerpania byłem. Miałem magnezu, miałem bardzo mało, pamiętam. Potasu miałem bardzo mało, ogólnie byłem odwodniony, byłem strasznie zajechany. I pamiętam, że po tej całej sytuacji, jak mnie wypuścili do domu, wypuścili mnie, sam się wypuściłem, powiedziałem, że ja tu kurwa nie będę leżał. Dali mi jakieś tam zalecenia, to pamiętam, że z tydzień czasu leżałem w łóżku, spałem po 18 godzin, 17, ja wstałem raz dziennie, ledwo wstałem, dwie kromki chleba opierdzieliłem i dalej spać. Nie miałem siły na nic innego. Leżałem cały tydzień w łóżku, nawet na siłownię chodziłem. Dopiero potem się pozbierałem, czułem się lepiej, to już zacząłem od nowa tam trenować. Jedna sytuacja, taka w ogóle nie mająca nic wspólnego z tym. Pamiętam, sytuacja była śmieszna, bo no, człowiek leży w łóżku, nudzi mu się, nie chce się już na tym telefonie kurwa nic oglądać, że tam już nic nie ma. Już widziałem całego YouTube'a. Więc człowiek leży i sobie kontempluje. A to były święta. Jeden z tych dni to był tam drugi dzień świąt i sąsiedzi mieli gości za ścianą.
I tam był dziadek, on miał może kurwa z 80 lat. No, daleko zaawansowany, a może Alzheimer, czy tam jak się to nazywa, no z pamięcią miał ogólnie problemy. Nie Alzheimer. On miał w drugą stronę, że on sobie przypominał w ogóle jakieś rzeczy sprzed kurwa 100 lat i sytuacja była taka, tam ściany były dość cienkie. Jak se człowiek śpiewał, to tam kurwa zaraz się dobijali, napierdali łyżkami po tym, po kaloryferach, żeby być ciszej. No i słyszałem dialogi, tam ewidentnie no, liczna rodzina przyjechała, w chuj ludzi, dzieci, kobiety, mężczyźni, starsi, młodsi, w chuj ludzi. Drugi dzień świąt, nie? I nagle dziadek wyjeżdża z takim czymś. A ty myślisz, że ja kurwa nie pamiętam? Co wyście robili? Ty myślisz, że ja pijany byłem, że ja spałem, kurwa? I zaczął babce wyjeżdżać z pretensjami za jakieś wydarzenia sprzed 30 lat, kurwa. Kurwa. To ktoś tam gada, czy jakiś tam drugi inny. Jakiś jego brat, czy jakiś chuj wie, syn. Tata się uspokoi, to było Zagierka. A chuj, że Zagierka, kurwa, no nie? Myślisz, że ja nie pamiętam? Awanturę zrobił, bo se przypomniał, że babka, nie wiem, może mu rogi jebła 30 lat temu. Rozpierdolił całe święta. Tam słyszałem się szkło tu normalnie. Płacze, krzyki, awantury, kurwa, szarpanie. Ta gadar się rozwodzi z nim, kurwa. I za chwilę wszyscy na klatce, po schudkach, dół, koniec imprezy, nie? Dziadek sobie przypomniał, kurwa, aferę. Jeszcze z czasów komuny. To taki jedyny element humorystyczny w tym tygodniu w łóżku spędzonym. Szkoda, że nie nagrałem tego. Także motywem przewodnim tego odcinka było to, że NFZ to jest pomyłka, służba zdrowia w Polsce jest pomyłką i się wam po prostu może nie tyle wydać frustracje swoje, bo i tak mi już dawno przeszło, co po prostu chciałem się tutaj zjednoczyć z Grzegorzem, mimo że to jest konkurencja, mimo tego, że jest Cieszyna, kurwa, i że stoi na bramce i że tam mają w ogóle chujowe kluby i chujowe bramki w tym Cieszynie, to mimo tego chciałem go wesprzeć, że jestem z tobą. Też uważam, że to, co się dzieje u nas w kraju w tym temacie, to jest, kurwa, pomyłka i nie jesteś sam. Też byłem wydymany niejednokrotnie, ale my się, kurwa, nie damy, nie? Dobra, to tyle dzisiaj biadolenia z mojej strony, a wy czekajcie na kolejne odcinki. Niebawem pojawią się u mnie kolejni goście. Właśnie wspomniany już Grzegorz, którego tak od dawna prosicie. I może jeszcze jakiś taki, nie wiem, drugi chciał się pojawić, taki łysy, co wygląda jak po chemioterapii. Taki łysy, co tam coś kiedyś dźwigał, a teraz chuja wali. Się może pojawi i będziemy sobie gadać gościnnie na ławeczce. Tyle na dzisiaj. Pozdro. KFD zaczyna rozbój, ćwicz, jest, śpi, powtórz. KFD wjeżdża na teren, jest masa, jest trasa, więc jedziesz. KFD zaczyna rozbój, ćwicz, jest, śpi, powtórz. KFD wjeżdża na teren, jest masa, jest trasa.